Łukasz Chybiński, dzień dobry. Zaczynamy waszym zdaniem. A dziś u nas festiwal piosenki rosyjskiej. Jaka jest jego przyszłość? Czy impreza odbędzie się w tym roku? Czy waszym zdaniem powinna się odbyć? Czekamy na opinie i sugestie, a w studiu o festiwalu porozmawiamy z jego dyrektorem Tomaszem Nestorowiczem oraz Piotrem Barczakiem, radnym Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa oczywiście w drugiej części programu. Teraz pora na sondę w temacie festiwalu. Takie jest wasze zdanie. Czy kojarzysz festiwal piosenki rosyjskiej? Ojeju, nie. Kompletnie nie. Kompletnie. Z niczym ci się nie kojarzy? Nie. O, ja znam jeszcze od samego początku, jak zaczynała nasza ta Izabela Trojanowska śpiewała. To jest tak, że ja i byłam tam oficjalnym gościem, znaczy tam uczestniczyłam w tym. W tej chwili nie ma, szkoda, u nas nic nie ma w tej Zielonej Górze. Wydaje się, że takie było dosyć przyjemne do słuchania. Wie pan co, no ja tam śpiewać nie śpiewam, ale no posłuchać można. Piosenki były takie melodyjne, no, można było posłuchać. Nigdy na tym nie byłem, ale... Ale słyszałeś o festiwalu. No słyszałem. A no powiedz, z czym on ci się kojarzy? Dlaczego twoim zdaniem powinien być kontynuowany? Powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tak było. Powiedziałem, że nie wiem, mogłoby być, ale kojarzy mi się z Rosją generalnie. Dziwny kraj. A czemu? Nie wiem, bo niektórzy to lubią, nie? Sama chętnie słucham przez radio, jak jest. No, bo stamtąd pochodzę, nie? Chciałaby pani, żeby ten festiwal wrócił? Jak najbardziej. Bardzo fajnie szło, poszło się, posłuchało się. No, coś wspaniałego. Może być kontynuowana ta edycja. A dlaczego pani zdaniem powinna być, czy może być? To jest historia. Jest po prostu... Uważam, dobra impreza. Gdyby faktycznie miał taką renomę jak kiedyś, tak jak moi rodzice mi opowiadali, byłoby to naprawdę niesamowite, ale patrząc na to, kto teraz śpiewa, jak oni to robią, myślę, że warto inwestować w noc kabaretową i odpuścić sobie udawanie, że jeszcze ma coś wspólnego z dawnym festiwalem. Do tematu festiwalu piosenki rosyjskiej wrócimy za kilka minut. Teraz pora na przegląd naszym zdaniem istotnych informacji. Zaczynamy od szybkiego podsumowania olimpiady w Soczi. Nasi reprezentanci sięgnęli po 2 razy więcej krążków z najcenniejszego kruszcu niż we wszystkich poprzednich 21 olimpiadach razem wziętych, począwszy od 1924 roku. Polacy z 15 igrzysk wracali z pustymi rękami. 6 medali to tyle samo co w Vancouver, ale aż 4 z najcenniejszego kruszcu. Fizycznie aż 9 osób stanęło na podium, co jest rekordem. Bożena Bukiewicz, Krzysztof Machalica, Michał Bajdziński i Mirosław Marcinkiewicz to kandydaci Platformy Obywatelskiej w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypominamy, Lubuskie i Zachodniopomorskie tworzą jeden okręg wyborczy. Bożena Bukiewicz to szefowa lubuskiej PO, Krzysztof Machalica jest zielonogórskim radnym, Mirosław Marcinkiewicz to radny sejmiku, a dr Bajdziński jest wykładowcą akademickim. Lubuską listę kandydatów musi zatwierdzić jeszcze Rada Krajowa Partii. Na koniec urodzinowy bachusik dla ZOKU. Do końca tygodnia można zgłaszać swoje propozycje imion dla bachusika, który z okazji 40-lecia ZOKU stanie przy ulicy Festiwalowej. Uroczyste odsłonięcie figurki z brązu zaplanowano na 14 marca. Do tej pory do ZOKU wpłynęło kilkadziesiąt propozycji. ZOKUsik, Kulturek, ale też Miedzikus od nazwiska dyrektor Agaty Miedzińskiej. Zachęcamy państwa do wzięcia udziału w tej zabawie. Kończymy przegląd. Pora na temat numer 1. Sprawdzimy, co z tegoroczną edycją Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Przed nami rozmowa w studiu, ale na początek krótkie wprowadzenie. Zielonogórski Ośrodek Kultury, miejsce, które od 40 lat dba o kulturalne dusze zielonogórzan. Popularny ZOK powstał 14 marca 1974 roku z połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Poradni Kulturalno-Oświatowej. Jako miejska instytucja pełni ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego Zielonej Góry, jej rozwoju, promocji i upowszechniania. ZOK opiekuje się amfiteatrem. Tego miejsca nikomu nie trzeba przedstawiać. Starsze pokolenia pamiętają amfiteatr dzięki Festiwalowi Piosenki Radzieckiej. Młodsze dzięki występom kabaryciarzy, które transmitowały telewizje ogólnopolskie oraz dzięki Festiwalowi Piosenki Rosyjskiej, który wrócił do Zielonej Góry w 2008 roku. Zarówno ten dawny, jak i współczesny festiwal cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Widownia zawsze wypełniona do ostatniego miejsca oraz tłumy widzów przed telewizorami. Festiwal Piosenki Rosyjskiej to jedyny event w amfiteatrze, który potrafi zapełnić widownię.
Zielonogórscy radni w 2008 roku podjęli decyzję o tym, aby reaktywować festiwal. Decyzja nie była jednomyślna, ale festiwal wrócił i reprezentował Zieloną Górę w kraju i za granicą. Współpraca polsko-rosyjska, nawet w świetle ostatnich trudnych relacji z Rosją, zaczęła nabierać znaczenia. Do Zielonej Góry zjechały się gwiazdy polskie i rosyjskie. W amfiteatrze rozbrzmiewały hity. Artyści ponownie walczyli o złote, srebrne i brązowe samowary. Po 6 latach od wskrzeszenia zielonogórscy radni po raz kolejny zabrali głos w sprawie festiwalu, tym razem przekreślając w budżecie miasta pieniądze na jego realizację. Jaki będzie los festiwalu? Czy zorganizowanie tej imprezy bez pieniędzy z kasy miasta jest realne? I jak postrzegają nas na zewnątrz, skoro sami nie potrafimy się dogadać? I w programie waszym zdaniem pora na wizytę naszych gości w studiu, a dziś są to Tomasz Nestorowicz, dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej i szef klubu radnych SLD w Radzie Miasta. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. I pan Piotr Barczak, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. A będziemy rozmawiać, szanowni państwo, tak jak mówiliśmy na wstępie, o Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Mam nadzieję, że uda nam się też troszeczkę porozmawiać o amfiteatrze. I zacznę od Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, od takiego pytania, panie Tomaszu, panie dyrektorze. W tym roku będzie ten festiwal, czy go nie będzie? No, formalnie festiwalu nie ma, dlatego że środki finansowe w budżecie tegorocznym, w budżecie miasta nie zostały zapisane. Więc jeżeli się festiwal jednak odbędzie, no, będzie może to nie forma cudu, ale sądzę, że już w tym momencie decyzji Rady Miasta o tym, że jednak ten festiwal ma się odbyć. Panie przewodniczący, forma cudu, padło takie hasło. Przed momentem też słyszeliśmy, że radni po prostu zdecydowali o tym, że tego festiwalu w budżecie nie będzie. Zdecydowali radni Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Zapytam wprost, dlaczego po prostu? Nie, zadecydował najpierw pan prezydent, ponieważ w budżecie, który został przedstawiony przez pana prezydenta... Ale pod silnym naciskiem radnych. Ale zanim w ogóle był nacisk jakikolwiek radnych, 15 listopada otrzymaliśmy projekt budżetu niekonsultowany z radnymi, nikt go nie widział. I w tym projekcie budżetu już nie było zapisanych tych pieniędzy. Tak? A więc czyli to, prezydent Kubicki odpowiada. Jeżeli nie ma tych środków... Ja bym się z tym nie zgodził, ale wrócimy do tego tematu. Nikt też nie wspominał o tym, żeby te środki miały się znaleźć tak naprawdę, więc zresztą proszę zobaczyć, że budżet, który był przyjmowany w grudniu, właściwie był prawie bez poprawek przyjęty, tak? W związku z tym pan prezydent mógł już wtedy zaproponować te środki. Mnie osobiście bardziej to zdziwiło właśnie, że to jakby ze strony pana prezydenta zostały te środki zdjęte. Panie radny, nie chodziło o lawinę krytyki. Pamiętamy, senator Dowhan zaczął, była jakaś polemika też na blogach Radia Zielona Góra. Potem radni Prawa i Sprawiedliwości, pamiętam, ja robiłem taką informację, dołączyli do tego protestu, który gdzieś tam rozpoczął pan senator. Ale to czym innym jest nasza wątpliwość wydawania środków publicznych z naszej kasy miejskiej na festiwal, który tak naprawdę promuje jakby jeden rodzaj kultury, tak? Mówiliśmy o tym. Wielokrotnie mówiliśmy na samym początku, kiedy ten festiwal powstawał, że gdyby to był festiwal jakby piosenki słowiańskiej, szerszą formułę, myślę, że nikt nie miałby przeciwko temu. Panie Tomaszu, pan się z tym zgodzi? Przepraszam. To znaczy tak po kolei. Tutaj rzeczywiście prezydent tych środków nie zapisał, ale szczerze mówiąc w ogóle mu się nie dziwię, dlatego że co roku przechodziliśmy przez to samo, czyli falę krytyki, sugerowanie, że za te środki można zrobić wiele innych rzeczy. Więc no, można powiedzieć, że prawdopodobnie tutaj jednak chyba już prezydent doszedł do granic wytrzymałości. To jest jakby na poziomie czysto ludzkim. A druga sprawa, że no, umówmy się, Festiwal Piosenki Rosyjskiej nie jest wydarzeniem prywatnym. Tak? To nie jest wydarzenie prezydenta, to nie jest wydarzenie moje. I fajnie by było, gdyby takie imprezy miały poparcie radnych miasta. Tak, które także jest potem artykułowane. To jest o tyle istotne, że jest to wydarzenie międzynarodowe i to nie jest tak, że te rzeczy, o których my mówimy na temat festiwalu tutaj, one tylko tutaj zostają, one idą w świat. I mamy taką dziwną sytuację, gdzie z jednej strony rząd polski podpisuje zobowiązania realizacji takiego festiwalu czy wspierania, no bo mieliśmy umowę Sikorski-Ławrów, teraz będzie umowa pomiędzy ministrem Jedińskim i ministrem Strojewskim, gdzie w piątym punkcie umowy... Ludzie decydują, czy współpracować, czy nie, a my na dole, wychodzi na to, że na jakby się to pogrzebać. Tak, i tutaj po rozmowach z przedstawicielami, dyplomatami rosyjskimi, no, wychodzą zabawne sytuacje, bo nie są w stanie zrozumieć, jak to jest, że Platforma Obywatelska na poziomie centralnym wspiera i ta sama Platforma Obywatelska na poziomie lokalnym wypowiada się, mówiąc delikatnie, w sposób mało przyjemny, że nie wspomnę o tym, że też się pojawiają wypowiedzi, gdzie niektórzy radni Platformy mówili, że jak minister kultury chce, to niech zapłaci, tak? Więc oni bardzo rozumieją, na jakich zasadach państwo w tym momencie funkcjonuje, ale jakby abstrahując od tej podstawy technicznej.
tutaj nawiązując do Festiwalu Słowiańskiego, powiem w ten sposób. Jeżeli realizacja Festiwalu Piosenki Rosyjskiej budzi takie emocje, to ja sobie nie wyobrażam do takiego festiwalu dorzucić jeszcze ładunek białoruski, tak? Ładunek ukraiński. No bo jeżeli patrzymy szerzej słowiańsko, no to w tym kierunku idziemy, tak? Przypominam, że my tak naprawdę za pozytywnych relacji z Białorusią nie mamy, więc ja nie wiem, jak Zielona Góra miałaby iść pod prąd, już zupełnie w kontekście stanowiska dyplomacji polskiej. Panie dyrektorze, myślę, że ten wątek będziemy kontynuować, bo ja mam pytanie do pana Piotra Warszaka o ten aspekt finansowy, o pieniądze, bo te pieniądze gdzieś tam są głównym wątkiem. Zapytam w ten sposób może, czy poza pieniędzmi Prawo i Sprawiedliwość, Platforma, czy prezydent, może pan na zdanie prezydenta, który tego nie wpisał w budżet, jest coś jeszcze, co działa przeciwko festiwalowi? Ja myślę, że właśnie wręcz przeciwnie, bo to, co teraz pan Tomasz wspominał o tych jakby relacjach politycznych, to właściwie tak naprawdę festiwal, muzyka powinna być dokładnie odwrotną sytuacją tej rzeczywistości, tak? Chodzi o to, żeby przełamywać te bariery polityczne poprzez takie właśnie kulturalną wymianę, tak? Poznawanie siebie nawzajem, tych normalnych relacji. I o to właśnie by chodziło tak naprawdę, Tomasz, bo tak mi się wydaje, przez wiele lat mówiliście właśnie o tym, że jakby ten festiwal ma łamać te stereotypy. W związku z tym łammy te stereotypy, te złe stereotypy co do tych relacji takich negatywnych, ale, emocji. Panie Rady, one są łamane. Przyjeżdżają tutaj gwiazdy. Mamy gwiazdy z Polski, mamy gwiazdy z Rosji, mamy pełną widownię w naszym niezbyt pięknym amfiteatrze. Mamy transmisję ogólnopolską, mamy transmisję międzynarodową, bo gdzieś strona rosyjska może te koncerty oglądać. Zaczęliśmy to po latach, bo od 2008 roku reaktywowaliśmy. Takie pogrzebanie, moim zdaniem, nie wiem, czy pan dyrektor się z tym zgodzi, no, spowoduje to, że już raczej nikt do tego nie wróci. Panie redaktorze, to zależy, o czym mówimy, tak? Czy jeżeli, bo teraz jakby wątek wchodzi... Samego festiwalu. I jakby amfiteatr. Tak. To myślę, że za moment, jakby, żeby to rozróżnić. Ja byłem w Witebsku, na Białorusi, gdzie odbywa się festiwal Słowiański Bazar. I to jest właśnie festiwal piosenki słowiańskiej. Nawet na Białorusi nie jest tylko piosenki rosyjskiej, ale jest piosenki słowiańskiej. Swego czasu laureat z Zielonogórskiego Festiwalu, jakim były Tańczące Eurydyki, występował również właśnie na tamtym festiwalu. I o tych relacjach ja wcześniej wspominałem i myślę, że dla takich jakby imprez warto ten jakby amfiteatr tworzyć, warto takie uroczystości, takie imprezy tworzyć także w tym miejscu, bo ja myślę, że Zielonogórzanie potrzebują takich imprez także, tak? Tylko jeszcze raz zaznaczam, pierwszy z festiwali, który się odbywał, jakby ten reaktywowany piosenki kiedyś radzieckiej, teraz nazywany piosenki rosyjskiej, tak naprawdę był ze środków prywatnych i taki było założenie i taki był cel. Gdyby ten festiwal odbywał się, tak jak wcześniej wspomniałem, ze środków prywatnych, to nie ma problemu. Każdy może robić jaki chce festiwal. Jeżeli miałby to być ze środków publicznych, to wtedy uważam, że ta formuła powinna być szersza i wspólna dla nas wszystkich. Stawiam kropkę. Dziękuję panowie za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, Tomasz Nestorowicz, dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej i szef klubu radnych SLD w Radzie Miasta. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. I Piotr Barczak, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący tego klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Szanowni państwo, ja zapraszam do komentowania i wyrażania swoich opinii na temat Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, tego, czy państwo są za tym, żeby on się odbywał i żeby finansowany był z publicznych pieniędzy, czy też nie. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na stronie Regionalnej Telewizji Lubuskiej. Żegnam się. To wszystko. Do zobaczenia.